Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Choć zaczynam nagrywać w starym roku, to podejrzewam, że usłyszymy się w nowym roku, dlatego mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w Sylwestra i z przyjemnością powitaliście nowy rok, który czuję, że będzie naprawdę dobry. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że tak naprawdę nagrywam dla Was pół roku, a zebrała się tutaj taka ogromna społeczność, która jest zaangażowana i zainteresowana tymi sprawami. Chciałabym, żeby w tym roku było dokładnie tak samo, a jeżeli inaczej, to tylko lepiej oczywiście. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która jest dosyć kontrowersyjna, dlatego że nie jest do końca jasne, co się wydarzyło. Dałam Wam małą zapowiedź na społeczności, mieliście swoje typy, ale nikt nie był blisko tej sprawy, nikt jej nie odgadł, więc mam nadzieję, że będzie dla Was jakimś zaskoczeniem. Choć podejrzewam, że gdy usłyszycie, o kim będę opowiadać, to pomyślicie sobie, no tak, słyszałam o tej sprawie. Standardowo dziękuję wszystkim, którzy do tej pory mnie wsparli w każdy możliwy sposób i cieszę się, że dalej tu wszyscy jesteście, a zatem z nową energią w nowym roku zaczynamy. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Lacey Denise Rocha urodziła się 4 maja 1975 roku. Jej rodzicami byli Sharon i Denise Robert Rocha, którzy poznali się jeszcze w szkole średniej i byli właścicielami małej farmy mlecznej na zachód od Escalon w Kalifornii. Imię Lacey wybrała jej mama, gdyż miała sentyment do swojej znajomej z liceum, która kojarzyła jej się jako piękna i mądra dziewczyna. Miała także starszego brata, Brenta Rocha, który urodził się w 1971 roku. Lacey pomagała swoim rodzicom, pracując w gospodarstwie już od najmłodszych lat. Bardzo lubiła ogrodnictwo, którym zajmowała się wraz ze swoją mamą i dzięki czemu od właściwie małego bardzo szanowała naturę i wpłynęło to także na jej późniejsze życie. Niestety szczęście rodziny nie trwało zbyt długo, bo wkrótce Sharon i Dennis postanowili się rozwieść, gdy Lacey i jej brat Ben byli jeszcze dziećmi. Rodzeństwo zostało ze swoją mamą Sharon, a następnie przeprowadzili się do Modesto, chociaż odwiedzały farmę w każdy weekend i wtedy też spotykały się ze swoim tatą. Sharon ostatecznie poślubiła Rona Granskiego, który pomógł wychować jej Lacey i Brenta i właściwie było to od czasu, gdy Lacey miała zaledwie 2 latka, więc towarzyszył jej on od najwcześniejszych lat aż do dorosłości. Również jej ojciec Denis ożenił się ponownie. Tym sposobem przysposobił pasierba Nathana Hazarda i wraz z drugą żoną doczekał się kolejnej córki, Emmy Woodward. Lacey była typową nastolatką. W gimnazjum i liceum była cheerleaderką, natomiast po ukończeniu Thomas Downey High School uczęszczała do Politechniki Kalifornijskiej, gdzie studiowała coś w rodzaju ogrodnictwa ozdobnego. Będąc na Politechnice, dosyć często odwiedzała swojego przyjaciela, który pracował w restauracji Morro Bay, zwanej Pacific Cafe. To właśnie tam poznała współpracownika swojego przyjaciela, Scotta Petersona, a było to w połowie 1994 roku. Urodzony w San Diego w 1972 roku Scott był najmłodszym z 5 synów Jacqueline i Lee Petersona. Choć tak naprawdę był jedynym dzieckiem swoich rodziców, bo para miała dzieci z poprzednich związków. Mężczyzna dorastał na przedmieściach San Diego i był wzorowym uczniem, a także zapalonym golfistą. Ukończył High School University San Diego i spędził semestr na Arizona State University, po czym wrócił do domu, aby uczęszczać do Cuesta College w San Luis w Obispo. Jednak na tym nie poprzestał, bo w 1994 roku postanowił przenieść się na Politechnikę Kalifornijską, gdzie wybrał studia, które sprawiłyby, że stałby się specjalistą w branży rolniczej. Jako młody chłopiec lubił polować, łowić ryby i tak jak już wspominałam, grać w golfa.
był nawet członkiem zespołu golfowego i wyjechał na stypendium golfowe właśnie na wspomnianą już Arizona State University. Ale zanim skończył studia, postanowił wrócić właśnie do domu i dlatego postanowił po raz kolejny zmienić swoją uczelnię, a następnie wyprowadził się ze swojego domu około 6 miesięcy później i podjął pracę m.in. jako kelner w Pacific Cafe. I może to niektórych zaskoczy, może nie, ale to Lacey wykonała pierwszy ruch i wysłała Scottowi swój numer telefonu, a zaraz po spotkaniu powiedziała swojej mamie, że poznała mężczyznę, którego poślubi. Od początku była nim bardzo zafascynowana, mężczyzna zrobił na niej ogromne wrażenie i chciała zrobić wszystko, aby móc się z nim związać. Scott nie pozostał bierny i później zadzwonił do Lacey i w ten sposób zaczęli się spotykać. Można powiedzieć, że ich pierwsza randka nie była zbyt romantyczna, dlatego że była to wyprawa na ryby głębinowe, czyli podejrzewam, że gdzieś głęboko na morzu. I podczas tej wyprawy Lacey niestety zachorowała, dostała choroby morskiej. Ale nie przeszkodziło to młodej parze, aby ich miłość powoli kwitła. Relacje stawały się coraz poważniejsze i mężczyzna odłożył nawet marzenia o zawodowym golfie, aby skoncentrować się na ścieżce biznesowej, która zapewniłaby w przyszłości byt jego rodzinie. Para spotykała się przez 2 lata i ostatecznie zamieszkała razem. W tym czasie Scott kończył studia magisterskie związane cały czas z tym rolnictwem, a Lacey podjęła pracę w pobliskim Prundale. Choć wydawało się, że sielanka trwała, że młodzi ludzie właśnie kształtowali swoją przyszłość, dbali o siebie i byli w najlepszym momencie swojego związku, to w późniejszym czasie okaże się, że to właśnie teraz Scott zaangażował się w pierwszą z co najmniej 2 pozamałżeńskich strat. Nie przeszkodziło to jednak wzięciu ślubu i po ukończeniu studiów przez Scotta para pobrała się w Sycamore Mineral Springs Resort w dolinie Avila Valley w San Luis Obispo. A było to 9 sierpnia 1997 roku, czyli 3 lata po tym, gdy para się poznała. Postanowili także otworzyć bar sportowy w San Luis Obispo, który nazwali The Shack. Ich działalność rozkręcała się dosyć wolno, ale ostatecznie zaczęła przynosić całkiem spore pieniądze, w szczególności w weekendy. Następnie w 2000 roku para sprzedała The Shack i przeprowadzili się do rodzinnego miasta Lacey w Modesto w Kalifornii i tam postanowili założyć rodzinę. W październiku 2000 roku kupili dom z 3 sypialniami i 2 łazienkami za $177,000. W ekskluzywnej dzielnicy w pobliżu La Loma Park. W 2002 roku Lacey podjęła pracę w niepewnym wymiarze godzin jako nauczyciel zastępczy. W tym czasie Scott podjął pracę w firmie nawozowej, która była zależna od europejskiej spółki. Według ojca Scotta był on przedstawicielem handlowym na zachodnie wybrzeże. Pracował na swoje wynagrodzenie plus dostawał prowizję w zależności od ilości sprzedanych systemów nawadniających i innych produktów związanych z tą firmą. Średnio dostawał na rękę około $5,000. Lacey oprócz tego, że była nauczycielem zastępczym, spełniała się jako pani domu. Ten boom to właśnie wybuchający fajerwerk, przepraszam za wtrącenie, ale te wszystkie dźwięki, które dzisiaj mi towarzyszą, po prostu są nieuniknione, gdyż co chwilę coś się dzieje. I jeszcze przepraszam znowu za mój głos, bo nie wiem, czy słyszycie, ale ten katar się trochę jeszcze trzyma, tak? Leczony, nieleczony 7 dni, więc niestety na razie mówię w ten sposób. Mam nadzieję, że również Wam to nie będzie przeszkadzało. Wracając do Lacey, która była zadowolona z tego, jak wyglądało obecnie jej życie, to miała dla swojej rodziny bardzo dobrą wiadomość. Otóż w 2002 roku powiedziała bliskim, że jest w ciąży. W listopadzie była już w 7 miesiącu i zupełnie nie miała pojęcia o tym, co wyprawia jej mąż za jej plecami. W tym samym czasie Scott poznał masażystkę Amber Frey, o której więcej opowiem Wam później. Po raz ostatni Lacey widziała się ze swoimi rodzicami podczas 3-dniowego weekendu, który spędzili razem w Carmel w Kalifornii na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Według obliczeń lekarza Lacey miała urodzić 10 lutego 2003 roku, ale ostatecznie ta data została zmieniona na 16. W drugim trymestrze ciąży para planowała nazwać syna Connerem.
Powoli zbliżały się święta, wszyscy szykowali się do tych świąt. Wiadomo, zakupy i te sprawy. To samo postanowiła zrobić Lacey i rankiem 23 grudnia wybrała się do sklepu i zrobiła zakupy za $100. Przy okazji chciała kupić wszystko, co potrzebne do rodzinnej kolacji, którą organizowała Wigilię Bożego Narodzenia. W tym czasie widziało ją dwóch świadków, którzy zeznali, że zapamiętali kobietę i miała ona na sobie białą bluzkę i czarne spodnie. Również zapamiętała ją właścicielka spa, do którego kobieta przyszła po wosk i która wspominała, że Lacey mówiła jej, że nie sypia zbyt dobrze, ale nigdy nie skarżyła się na nic, tym bardziej na swojego męża. O 17:45 Lacey i Scott poszli do pracy Amy, czyli jej przyrodniej siostry, z salonu Saloon, gdzie Amy obcinała włosy Scottowi, jak to robiła każdego miesiąca. Gdy rozmawiali, kobieta powiedziała, że Scott zaproponował, że następnego dnia odbierze koszyk z owocami, który był zamówiony w prezencie dla dziadka. Wspomniał, że będzie tego dnia grał w golfa na pobliskim polu golfowym, więc dla niego nie będzie to żaden problem. W późniejszym czasie także inne osoby potwierdzą, że słyszały od Scotta o tym, że w Wigilię planuje grać w golfa na polu golfowym. Później tego samego wieczora, około 20:30, Lacey rozmawiała jeszcze ze swoją mamą Sharon. Niestety była to ich ostatnia rozmowa. 24 grudnia 2002 roku, o godzinie 9, Scott postanowił udać się na rybę, a w tym czasie jego żona chciała wyprowadzić psa na spacer. Gdy po powrocie do domu mężczyzna nie zastał swojej żony w domu, wziął prysznic i zadzwonił do jej rodziców, bo był pewien, że kobieta właśnie tam jest i pewnie szykuje się jakoś do kolacji, czy jeszcze po coś tam wpadła. Niestety rodzice nie mieli żadnych wieści o swojej córce i postanowili poczekać, czy gdzieś po prostu nie poszła do sklepu i być może zaraz wróci. Jednak mijały kolejne godziny, a po kobiecie nie było śladu. W końcu jej rodzice się bardzo zdenerwowali, że kobieta nie daje żadnego znaku życia, zwłaszcza, że była w 8,5 miesiąca ciąży. O godzinie 17 zdecydowali się poinformować policję o jej zaginięciu. Policja potraktowała sprawę poważnie, zwłaszcza ze względu na stan Lacey. W każdej chwili mogła zacząć rodzić i zaczęli od przepytywania jej męża Scotta, który powiedział policji, że ostatni raz widział swoją żonę około 9:30 rano 24 grudnia, kiedy to szedł na ryby w Berkeley Marina. Powiedział, że w tym czasie Lacey oglądała program telewizyjny, jakiś związany z gotowaniem i powiedziała mu, że planuje jeszcze zatrzeć podłogę, upiec ciastka i wyprowadzić psa do pobliskiego parku. Niestety, choć policja robiła co mogła, po kobiecie dalej nie było żadnego śladu. Dopiero następnego ranka Karen Servas, sąsiadka Pattersonów, stwierdziła, że około 10:30 znalazła ich psa, Goldena Retrievera, o imieniu Mackenzie. I zwróciła go na podwórko, w sensie odprowadziła go do domu, krótko po 10:45. Z kolei inny sąsiad, Mike Chevetta, powiedział, że widział Mackenzie około 10:45, gdy grał w łapanie z własnym psem. Przepytano kolejnych sąsiadów i jeden z nich wyznał, że po południu również widział psa, który wciąż miał przyczepioną smycz i błąkał się po okolicy. Jak pewnie wiecie, w przypadku zaginięć czy morderstw, rodzina zawsze jest najbardziej podejrzana i to od niej policja zaczyna całą pracę, całe śledztwo. Tak również i w tym przypadku policja od razu zaczęła bacznie obserwować Scotta. Im dłużej go przepytywali, tym wychodziło więcej szczegółów. Mężczyzna powiedział, że rano pojechał jeszcze do pobliskiego magazynu, skąd wysłał kilka e-maili, więc podejrzewam, że tam miał jakieś biuro też, i odebrał łódź. Poczta elektroniczna i dokumenty łodzi miały stosowne znaczniki czasu i potwierdziły jego wersję. Oprócz tego mężczyzna powiedział, że później wędkował i zajęło mu to około 90 minut, wrócił do domu, wziął prysznic i zadzwonił do teściów. Zachowanie Scotta było jednak bardzo dziwne. Mężczyzna podczas rozmowy z policjantami nie zadawał zbyt wielu pytań. Odmówił zbadania wariografem i nie był zbytnio zachwycony pomysłem przeszukania domu. Właśnie zaginęła jego żona, która była w 8,5 miesiąca ciąży, a on zachowywał się, jakby nic się nie stało. Podczas gdy rodzice i brat Lacey wykorzystywali każdą okazję,
aby porozmawiać z dziennikarzami, by o zaginięciu dowiedziało się jak najwięcej osób. W tym czasie Scott unikał wywiadów. Bardzo również dbał o to, żeby na plakatach z wizerunkiem Lacey nie widniało jego zdjęcie. Zaczął szybko mówić o żonie w czasie przeszłym. Niby drobnostki, ale wszystko to sprawiło, że dla policjantów był głównym podejrzanym. Oto jak zapamiętał go jeden z detektywów prowadzących tę sprawę. Jego głównym zmartwieniem nie była Lacey, powiedział jeden z detektywów w 2005 roku. Jego głównym zmartwieniem były drzwi samochodu uderzające w jego samochód na podjeździe, czy zrobienie zdjęcia łodzi w sklepie, którą był zainteresowany. Dzień po Dniu Bożego Narodzenia detektywi otrzymali nakaz i przeszukali dom Petersonów. Po raz kolejny Scott zachowywał się tak, jakby się wahał, czy powinien współpracować z policją. Całe jego zachowanie wskazywało, że ma coś do ukrycia. Ciągle nie chciał się zdecydować na test na wariografię i bardziej zainteresowany był swoją ochroną, zwłaszcza przed dziennikarzami. To było bardzo dziwne zachowanie, jak na człowieka, który podobno nie miał nic do ukrycia. Sprawą zaginięcia Lacey dosyć szybko zainteresowały się media w całych Stanach Zjednoczonych. Mnóstwo ochotników zgłaszało się i poświęcało swój czas, aby pomóc w poszukiwaniach. 31 grudnia zorganizowano czuwanie, podczas którego Scott nie chciał wypowiedzieć się publicznie. Jednak wziął w nim udział. Zrobiono mu nawet zdjęcie, na którym się uśmiechał. Sprawiło to, że opinia publiczna dosyć szybko wyrobiła sobie o nim zdanie. Właściwie byli całkiem zszokowani, bo według nich tak nie zachowywał się mężczyzna, którego żona i nienarodzony syn zaginęli. I powoli zaczynali się odwracać od Scotta. Rodzina Lacey wciąż jednak wierzyła, że Scott nie miał nic wspólnego z jej zaginięciem i stała za nim murem. Dla dziennikarzy była to jednak ogromna sensacja, bo nie dość, że zaginiona kobieta była w ciąży, to jeszcze podejrzanym był nie dość, że przystojny, to jeszcze uroczy. To była dla nich o wiele bardziej, cytuję, seksowna historia. Oczywiście pod domem Petersonów zaczęło się dziać od razu. Wszelkie stacje telewizyjne ustawiały swoje wozy, wszystkie stacje wysyłały swoich dziennikarzy. Każdy chciał być na bieżąco z tą sprawą, bo był to taki typowy, tak zwany hot news, tak? Czyli najgorętsza wiadomość dnia. Z dnia na dzień Scott przestał mieć jakąkolwiek prywatność. Gdy tylko wychodził z domu, od razu rzucali się na niego wszyscy dziennikarze. Każdy chciał go przepytać, czy wie coś o zaginięciu żony, czy ma jakieś podejrzenia, czy jest to zaangażowany. Oczywiście to zaraz zaczęło drażnić sąsiadów, bo wokół było pełno ciężarówek, świateł, wszędzie czatujący dziennikarze, no nikt się nie czuł w tym momencie bezpiecznie we własnym domu. A ponieważ nie było już żadnych wieści, to mniej szanowane gazety zaczęły sięgać po bardzo podejrzane informacje i wykorzystywać pogłoski takie jak ta, że Lacey została zamordowana przez kult satanistyczny. W mediach też dosyć szybko zaczęły pojawiać się informacje, że Scott miał kochankę i ją ukrywał. Wiadomo, to od razu postawiło go w dużo gorszym świetle. Choć jest to przykre, to zniknięcie Lacey Peterson było taką nagrodą dla rozwijającego się cyklu wiadomości dobowych. Oczywiście lokalne wiadomości w Modesto obejmowały tylko te informacje, które miały znaczenie, czyli to, że Lacey zaginęła, a wspominanie o jej poszukiwaniach, to jednak większe media, takie jak na przykład Nancy Grace, która była wówczas prokuratorką, zdobyła sławę jako analityk prawny w wiadomościach właśnie dzięki sprawie Lacey. Od momentu zaginięcia kobiety, jej rodzina, czyli matka, ojczym i brat, wielokrotnie rozmawiali z mediami, wiele razy roniąc przy tym łzy i błagali o jakiekolwiek wiadomości o Lacey, gdzie może być, bo bardzo za nią tęsknią, bo właśnie niedługo ma urodzić i jej życie może być zagrożone. Scott dalej trzymał się swojego postanowienia i nie udzielał się w żadnych mediach. Dosyć szybko ABC News doszło do informacji, że o zaginięciu Lacey poinformował jej ojczym Ron Grunski i że nie zrobił tego jej własny mąż. Gdy policja przybyła 24 grudnia do domu Petersona, to znaleźli torebkę kobiety. W niej były klucze, portfel i okulary przeciwsłoneczne. Stół w jadalni został starannie ustawiony,
i widać było, że kobieta szykowała się już do rodzinnej kolacji, a jeden z detektywów znalazł książkę telefoniczną na blacie kuchennym, otwartą na całostronnicowej reklamie adwokata. Mimo wszystko Scott był dalej spokojny. Głównymi śledczymi w tej sprawie zostali John Buller i Alan Brookini. Przesłuchali oni Scotta i tego wieczora, kiedy zgłoszono zaginięcie Lacey, i w późniejszym czasie. Dotarli oni do informacji, że o 14:15 w dniu zaginięcia Lacey zostawił on wiadomość na jej poczcie głosowej. Brzmiała ona tak. Cześć piękna. Właśnie zostawiłem ci wiadomość w domu. Opuszczam Berkeley. Nie będę w stanie dotrzeć do Vella Farms, żeby zdobyć koszyk dla dziadka. Mam nadzieję, że dostaniesz tę wiadomość i pojedziesz tam. Zobaczymy się niedługo, kochanie. Kocham cię. Pa. Detektyw zaangażowany w tę sprawę powiedział, że jego zdaniem było to tak nieszczere i fałszywe, jakby dzwonił, aby policja myślała, że mężczyzna jest w niej zakochany. W 2017 roku w ABC News detektyw wypowiedział się w ten sposób. Podejrzewałem Scotta od kiedy go poznałem. Nie uważałem, że na pewno to zrobił, ale byłem trochę zaskoczony jego spokojnym, chłodnym zachowaniem i brakiem współpracy przy przesłuchaniu. Następnego dnia po zaginięciu Lacey, policja i strażacy w Modesto podjęli decyzję o przeszukaniu Dry Creek. Poszukiwania obejmowały także skorzystanie z helikopterów, które były wyposażone w reflektory, policjantów na koniach i rowerach, jednostki psów oraz jednostki ratownicze na tratwach. Łącznie zatrudniono około 30 oficerów, a także poproszono bliskich i ochotników, którzy przy okazji roznosili ulotki, aby szerzyć wiadomość o jej zniknięciu. Zwołano także konferencję prasową, podczas której detektyw Brookini powiedział, że policja nie wierzy, że Lacey postanowiła odejść bez skontaktowania się z rodziną, i skomentował tę sprawę jako, że byłoby to dla niej zupełnie nietypowe. W pierwszych dwóch dniach w poszukiwaniach Lacey zaangażowanych było nawet 900 osób, ale sprawą przejmowało się o wiele więcej, dlatego że historia ta wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko mediów, ale i społeczeństwa w całym kraju. Wszyscy wierzyli, że kobieta dalej żyje, że gdzieś zaginęła, po prostu trzeba ją odnaleźć. Sprawę jednak utrudniało to, że podejście jej męża Scotta było bardzo dziwne, o czym wam już mówiłam. Cały czas w mediach pojawiało się to zdjęcie z czuwania, kiedy to Scott pod nosem się uśmiechał. Zaczęły się komentarze, zaczęły się pierwsze osądy. Choć pojawiały się też opinie, że zachowanie Petersona jest po prostu zwykłą powściągliwością, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób. W końcu zaginęła jego żona, może w ten sposób sobie z tym radzi. W końcu też nie ma jakiejś normy, jak powinno się zachowywać, i dużo osób tak sobie tłumaczyło to, co wyprawiał mężczyzna. Ogromną rolę w osądzeniu Scotta odebrały także media, zwłaszcza prezenterzy, którzy non-stop omawiali tę sprawę. Nie dość, że mężczyzna był przystojny, miał taki swój urok, to jeszcze nie okazywał żadnych emocji, nie był spanikowany, a jak się później okazało, kłamał. Więc to wszystko sprawiało, że każdy powoli obawiał się najgorszego, że Lacey już nie wróci. Jednak policja dalej się nie poddawała, dalej trwały poszukiwania kobiety. W pewnym momencie oferowano także nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów, którą później zwiększono do 250 tysięcy dolarów, a na koniec do 500 000 za każdą informację prowadzącą do bezpiecznego powrotu Lacey. Wszędzie wokół rozwieszano plakaty, rozdawano niebieskie i żółte wstążki oraz ulotki, które miały przypominać o tym, że Lacey jest zaginiona. Stworzono także stronę internetową LaceyPeterson.com, która została uruchomiona przez męża jednej z jej przyjaciółek. Przyjaciele, rodzina i wolontariusze utworzyli centrum dowodzenia w pobliskim hotelu Red Lion. Rejestrowali oni tam wydarzenia i rozpowszechniali informacje. Łącznie ponad 1500 osób zgłosiło się jako wolontariusze,
Pomagali oni w rozpowszechnianiu informacji, a także w ich wyszukiwaniu. 5 stycznia 2003 roku zorganizowano kolejne przeszukiwania Zatoki San Francisco. Dokładnie były to te rejony, w których mężczyzna, czyli mąż Lacey, miał wędkować w Wigilię Bożego Narodzenia. Co ciekawe, Scott przyjechał tam wynajętym samochodem i zatrzymał samochód przy brzegu zatoki, a następnie z ukrycia obserwował poszukiwania, które nie przyniosły żadnych rezultatów. Takie zachowanie wydawało się jeszcze bardziej dziwne, ponieważ mężczyzna nie musiał się ukrywać, aby obserwować poszukiwania, właściwie sam mógł wziąć w nich udział. Jednak wolał stać i patrzeć, jak nurkowie wykonują swoją pracę. W międzyczasie wydarzyło się jednak coś, co zmieniło jeszcze bardziej postrzeganie śledczych w stosunku do Scotta. 30 grudnia, czyli kilka dni wcześniej, przed tymi poszukiwaniami, o których wam mówiłam, kobieta, która dostrzegła artykuł w gazecie o zniknięciu Lacey, zadzwoniła na infolinię policji i wyznała im coś, co bardzo ich zaskoczyło. Szczegóły tej rozmowy zostały ujawnione dopiero na konferencji 24 stycznia. To właśnie wtedy policja przedstawiła wszystkim Amber Frey. Okazało się, że Amber Frey była kochanką Scotta. Dokładnie tą, o której już wam mówiłam, czyli słynną masażystką. Natomiast absolutnie nie wiedziała o tym, że Peterson ma żonę, a tym bardziej taką, która zaginęła. Więc gdy tylko przeczytała artykuł o jej zaginięciu, to wpadła w panikę, nie wiedziała co zrobić, ale zdecydowała, że powinna się zgłosić na policję. Policja, choć zaskoczona, to dosyć szybko postanowiła skorzystać z okazji i tak rozpoczęła się współpraca śledczych z kobietą, dzięki której mieli zdobyć potrzebne informacje, aby rozwiązać zagadkę zaginięcia Lacey. W sumie udało się zdobyć ponad 29 godzin nagrań rozmów telefonicznych ze Scottem Petersonem. Mężczyzna dzwonił do kobiety nawet podczas czuwania, które miało miejsce 31 grudnia i mówił, że świętuje Sylwestra wraz z przyjaciółmi w Paryżu. Oczywiście była to tajna operacja, więc ani Scott, ani rodzina Lacey nie wiedzieli o tym, że policja ma już informacje o romansie Scotta i Amber, a tym bardziej, że nagrywają ich rozmowy. Następnie w połowie stycznia 2003 roku policja dowiedziała się, że The National Enquirer ma w posiadaniu zdjęcie Amber i Scotta i że zamierzało je opublikować. Z tego powodu zdecydowali, że czas ogłosić światu, że istnieje ktoś taki jak Amber Frey i że była to kochanka Petersona. Dlatego też zwołano konferencję, na której kobieta opowiedziała całą historię ich poznania. Tak jak już wam wspominałam, 24 stycznia policja zwołała konferencję prasową, na którą zaproszono kochankę Scotta. Roztrzęsiona kobieta powiedziała o tym, że od 20 listopada zeszłego roku miała romans ze Scottem, ale mężczyzna powiedział jej, że jest wdowcem, czekają go pierwsze święta bez żony. Stwierdzenie wydaje się dosyć makabryczne, jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat, że Lacey zaginęła w Wigilię Bożego Narodzenia. Poznali się dzięki wspólnemu znajomemu. Amber była masażystką, tak jak już też wam wspominałam. Scott przedstawił się jej jako mieszkaniec Sacramento. Powiedział też, że ma mieszkanie w San Diego, ale że znalazł już parę, która będzie chciała kupić to mieszkanie i jego samochód Land Rovera. W wywiadzie NBC News w 2005 roku kobieta, wspominając ich pierwszą randkę, która odbyła się w japońskiej restauracji, powiedziała, że myślała, że złapała naprawdę dobrą partię. Pomyślała, że to jest naprawdę niezła okazja, że nie dość, że przystojny, to jeszcze ustawiony, no lepiej jej się trafić nie mogło. I jeszcze wdowiec. Zupełnie nie spodziewała się, że ma do czynienia z kłamcą. Pierwszą noc, zaraz po tej randce, już spędzili razem, a potem widziała go kilka razy w ciągu następnych 3 tygodni. 9 grudnia 2002 roku Peterson powiedział jej, że jest żonaty, ale stracił żonę i zbliża się pierwsze Boże Narodzenie bez niej. W 93 dni odbyli 241 rozmów telefonicznych, które zaczęły się 5 tygodni przed zniknięciem Lacey.
Gdy rozmawiali ze sobą w Sylwestra i Scott kłamał jej, że jest w Paryżu, były to już nagrywane rozmowy. Dopiero 7 dni później, 6 stycznia, przyznał kobiecie, że tak naprawdę nie wyjechał do Paryża, ale był w Modesto i pomagał w poszukiwaniu żony, mówiąc, że ona żyje, ale zaginęła. Powiedział także, że chciałby z nią być w przyszłości, ale że nie chciałby mieć z nią dzieci. Gdy na jaw wyszedł romans Scotta i Amber, rodzina Lacey odwróciła się od Petersona. Podobne podejście zaczęli mieć wszyscy wolontariusze. Już nie pomagali Petersonowi, ale po prostu szukali Lacey. Gwoździem do trumny Scotta był wywiad pod koniec stycznia 2003 roku, przeprowadzony dla Gooderson America z Diane Sawyer, i poszedł on tak katastrofalnie, że wywołał publiczną nienawiść wobec Petersona. Po pierwsze okłamał dziennikarkę, gdy powiedział, że sam przyznał się policji o swoim romansie i to jeszcze w dniu zaginięcia Lacey. Oczywiście było to kłamstwo. Powiedział także, że Lacey wiedziała o jego romansie z Amber i nie miała żadnych problemów z tym, nie miała nic przeciw, akceptowała tę sytuację. Oczywiście to też było kłamstwem. I co najgorsze, Scott wspomniał o swojej zaginionej żonie w czasie przeszłym. Pomimo nowego tropu i dosyć negatywnej opinii o mężu zaginionej, niestety śledczy nie znaleźli żadnych nowych wskazówek. Śledztwo nie posunęło się ani o krok naprzód. I wydawało się, że Lacey raczej już nie wróci, że sprawa jest jasna, że pozostaje tylko odnalezienie jej ciała. 13 kwietnia 2003 roku para spacerująca z psem znalazła rozkładające się, ale dobrze zachowane ciało dziecka. Był to chłopiec i wszystko wskazywało na to, że niedawno się urodził, dlatego że wciąż przy jego ciele była pępowina. Chłopiec został znaleziony na bagnistym obszarze wybrzeża Zatoki San Francisco, w parku regionalnym wzdłuż linii brzegowej Richmond's Point Isabel. Wokół szyi miał przewiązaną plastikową taśmę, a na jego prawej stronie ciała widać było duże nacięcie. Dzień później, około 1,5 kilometra od znalezienia ciała dziecka, odnaleziono ciało bez rąk i nóg, z odciętą głową. Po kilku dniach badania potwierdziły, że to zwłoki Lacey i jej dziecka. Ciała były w tak zaawansowanym stopniu rozkładu, że nie można było ustalić przyczyny śmierci. Ciało Lacey znalazł przechodzień i miało to miejsce w bardziej skalistej części wybrzeża Zatoki. Ciało zostało rozłożone do tego stopnia, że było praktycznie nie do rozpoznania jako ludzkie ciało. Sekcja zwłok na obu ciałach została wykonana przez patologa sądowego doktora Briana Petersona, ale nie było żadnego związku ze Scottem Petersonem. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Przyrodnia siostra Lacey, Amy Rocca, zeznała, że gdy widziała Lacey po raz ostatni, czyli było to wtedy, kiedy wraz ze swoim mężem przyszli do jej salonu, aby obciąć Scottowi włosy, to widziała Lacey w jasnych spodniach. Być może były to właśnie te, w których znaleziono Lacey już po śmierci. W związku z tym policja brała pod uwagę także to, że Lacey mogła zostać zabita 23 grudnia. Pierwszą teorią zaczęło być to, że kobieta została zabita właśnie dzień wcześniej przed swoim zaginięciem. Zrobił to jej mąż, po czym porzucił ją w tej zatoce San Francisco, używając łodzi, o której właściwie nikt nie wiedział, że on ją kupił. I potem wymyślił całą tę opowieść 24 grudnia i nagrał tę dziwną wiadomość, aby pokazać, jakim kochającym mężem był, ale tak naprawdę tylko wzbudził jeszcze więcej podejrzeń. Jednak później ta teoria została nieco podważona, dlatego że policjanci wybrali się wraz z Amy do domu Petersonów. I tam kobieta zidentyfikowała czarną koszulę z kremowymi kwiatami i spodnie w jasnym kolorze, dosyć takim kremowym. Różnie źródła podają, czasami są to kremowe spodnie, czasami są to khaki. W każdym razie były to raczej jasne spodnie i zostały one właśnie wskazane jako te, które być może Lacey miała na sobie 23 grudnia. Padła teoria, że Lacey mogła zostać zamordowana tego samego dnia.
Ostatecznie raport koronera nie zawierał dokładnej daty i przyczyny śmierci Lacey. Nie zostały one nigdy ustalone. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że skóra w ogóle nie uległa rozkładowi, chociaż prawa strona była okaleczona. Nie znaleziono także łożyska, które powinno zostać wydalone przez organizm Lacey wraz z dzieckiem, przecież zaraz po dziecku. Szyjka macicy Lacey nie została naruszona. Jedynie co to miała ona dwa popękane żebra, ale dr Peterson nie był w stanie ustalić, czy zdarzyło się to przed czy po jej śmierci. Górna część tułowia kobiety została opróżniona z narządów wewnętrznych, z wyjątkiem macicy, która prawdopodobnie chroniła dziecko i tym sposobem można było wyjaśnić mniejszy stopień rozkładu ciała chłopca. Prokuratorzy uznali, że Scott użył domowych betonowych kotwic, z których jedną z nich później policja znalazła na jego łodzi i to właśnie one zanurzyły ciało Lacey i sprawiły, że wynurzyło się ono dopiero po tych kilku miesiącach. Patolog ustalił, że chłopiec został wydalony z rozkładającego się ciała Lacey. Chociaż zeznał, że nie jest w stanie ustalić, czy chłopiec urodził się żywy czy martwy. W jego żołądku nie było jedzenia, co wskazywałoby na to, że mógł się urodzić żywy. Associated Press zauważyła, że zeznania lekarza wydawały się czasem sprzeczne. Z jednej strony stwierdził, że nie można ustalić przyczyny śmierci ani Lacey, ani Connera, a z drugiej wypowiedział się w następujący sposób. To jej śmierć spowodowała śmierć Connera, gdy był jeszcze w macicy. Jeden z ekspertów stwierdził także, że jeśli chłopiec spędziłby znaczny czas bez ochrony w wodzie, czyli gdyby nie był w łonie matki, to po prostu zostałby zjedzony, co właśnie według niego spotkało Lacey. Gdyby spędził dłuższy czas bez żadnej ochrony w wodzie, tak jak Lacey, zostałby najprawdopodobniej przez coś zjedzony. Po prostu nic by z niego nie zostało. Jeśli chodzi o taśmę, która zawinęła się wokół szyi dziecka lub w innym źródle znalazłam, że była to linka nylonowa, to stwierdzono, że prawdopodobnie stało się to już w wodzie, był to przypadek, nie było to celowe działanie. Pomimo tych ustaleń śledztwo cały czas skupiało się na Scottie, a detektywi, którzy prowadzili tę sprawę, od początku wiedzieli, że gdy tylko znaleziono ciało Lacey i jej dziecka, to właśnie on musi być pierwszą osobą, z którą powinni porozmawiać. Wiedzieli też, że Scott Peterson był w tym czasie w San Diego, bo umieścili w jego samochodzie nadajnik. Bali się, że mężczyzna wyjedzie i zniknie gdzieś za granicą. Wynikało to z tego, że San Diego było bardzo blisko granicy z Meksykiem, co stwarzało okazję do ucieczki. Do tego mężczyzna dosyć dobrze znał ten obszar. Tam mieszkali jego rodzice, tam dosyć długo mieszkał, więc było to dosyć prawdopodobne. Gdy detektywi podążali za mężczyzną, zauważyli, że Scott jeździ dosyć chaotycznie po całym rejonie San Diego. Najpierw jechał około 100 km na godzinę autostradą i co chwilę zwalniał, potem się zatrzymywał, potem znowu ruszał. Doszło do tego, że zaczął go śledzić helikopter, bo detektywy już za nim samochodem nie nadążali za jego tempem, tak aby się jakoś tam mu nie wyłonić, ale nawet helikopter go zgubił. Najlepiej niebezpieczeństwo tej akcji opisał detektyw Brooklyn Nick, który ocenił, że albo mężczyzna kogoś zabije, albo zrobi to jeden z agentów próbujących dotrzymać mu tempa. Mężczyznę udało się zatrzymać dopiero, gdy zbliżał się do zjazdu na pole golfowe w Torrey Pines w Loyola, Kalifornia i ku zdziwieniu detektywów powitał ich słowami, aby powiedzieli mu tylko, że nie chodzi o Lacey i jego syna. Mężczyzna nie uciekał, czego najbardziej obawiała się policja. Oddał się dobrowolnie w ręce agentów i tym sposobem został aresztowany. Od razu przeprowadzono przeszukanie samochodu Scotta i wewnątrz znaleziono linę, noże, cztery telefony komórkowe, książki dla dzieci
i kilka przedmiotów. Detektywów najbardziej zdziwiła jednak ilość gotówki, jaką mężczyzna posiadał w swoim samochodzie. Według różnych źródeł było to między 10 a 15 tysięcy dolarów. Miał także przy sobie dokumenty swojego brata oraz buty turystyczne, łopatę i wędkę, jakby wybierał się na kemping. Jakby tego było mało, w bagażniku znaleziono także kilkanaście tabletek Viagry. Detektyw Buller skomentował to w ten sposób, że ten facet jest jak James Bond, bez misji tajnego agenta. Przeszukano także dom Scotta. Policja zajęła cztery komputery, na których znaleziono treści pornograficzne oraz eseje, wśród których pojawiły się takie tytuły jak Zgwałcenie nauczycielki czy Wyznania żony. Śledczy powiedzieli, że pornografia była dosyć obszerna i koncentrowała się głównie na bestialstwie i niewoli. Ich uwagę przykuło także to, czego ostatnio Scott szukał, a były to prądy wodne w Berkeley Marina. Oczywiście można to było wytłumaczyć poprzez to, że mężczyzna chciał się udać na wędkowanie i sprawdzał, czy będzie to dobry pomysł. Jednak oprócz tych rzeczy, które wam przedstawiłam, niczego więcej nie znaleziono. Kolejną sprawą, na którą udało się natknąć policjantom, było to, że Scott kupił cztery fałszywe dyplomy ukończenia studiów i zrobił to online. Gdy został o to zapytany, po co mu były te dyplomy, powiedział, że były to podarunki od jego żony, ale nie wydawało się to zbytnio wiarygodne dla detektywów. Zwłaszcza, że dokonał zakupu za pomocą swojej karty kredytowej i jako adres nadawcy podał swój własny. Jakby mało jeszcze było tych wszystkich dziwnych rzeczy, czyli tego, że w jego samochodzie znaleziono ogromną ilość gotówki, że kupił te dyplomy, że miał przy sobie dokumenty swojego brata, to jeszcze mężczyzna zafarbował włosy na blond i zapuścił brodę. Wyglądało to tak, jakby zamierzał naprawdę uciec z kraju. Wytłumaczyć mężczyznę postanowił jednak jego ojciec, który stwierdził, że Scott mieszkał w samochodzie i robił to po to, aby uniknąć uwagi mediów. Powiedział także, że Scott posiadał prawo jazdy brata, aby móc otrzymać zniżkę na owym polu golfowym, na którym go zatrzymano. Im dłużej policja grzebała w życiu Scotta, tym więcej podejrzanych rzeczy wychodziło. Mężczyzna na początku grudnia 2002 roku kupił łódź, o której nikt nie wiedział. Było to na krótko przed zniknięciem Lacey. Dodatkowo odkryto, że Scott zapłacił za tę łódź $100. Dodatkowo na krótko przed aresztowaniem kupił samochód w San Diego ponownie za $100. Przy zakupie użył imienia i nazwiska swojej mamy, Jacqueline, mówiąc poprzedniemu właścicielowi pojazdu, że jego kobiece imię jest nawiązaniem do piosenki Johnny'ego Cash'a A Boy Named Sue, co można by przetłumaczyć jako chłopiec nazwany Sue. Jego rodzina niezbyt chętnie współpracowała z policją. Cały czas uważali, że jest niewinny. Policja natrafiła na pewien ślad w rozmowie telefonicznej na kilka tygodni po zniknięciu Lacey, podczas której matka Scotta, Jackie Patterson, wielokrotnie powtarzała na poczcie głosowej, bo nagrała mu taką wiadomość, że powinien zaprzeczyć i cały czas przekonywać władzę, że nic nie wie na temat zniknięcia swojej żony. Kobieta poinstruowała go także, że nie jest zbyt rozsądnie odpowiadać swojej siostrze, tak lub nie, jeżeli popełnił to morderstwo. Chodziło tutaj o przyrodnią siostrę Scotta, która z nim nie dorastała, a która wierzyła, że mężczyzna jest socjopatą. Gdy Jackie, czyli matka Scotta, dowiedziała się później, że policja ponownie przeszukuje zatokę, to zostawiła na poczcie mężczyźnie kolejną wiadomość, która brzmiała w ten sposób. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle głupi, by powiedzieć, że po popełnieniu przestępstwa udał się na ryby w zatoce Berkeley. Nawet ty, Scott. Wszystko to plus sytuacja, kiedy Scott zaczął mówić o Lacey w czasie przeszłym, gdy jeszcze nie znaleziono jej ciała, sprawiło, że był właściwie jedynym i głównym podejrzanym. Wszystkie dowody świadczyły przeciw niemu, chociaż właściwie były to poszlaki, ale dosyć znaczące. Do tego dochodziła taka przykra sprawa, że pokój, który szykowali dla syna, który miał się niedługo narodzić, miał motyw morski, a na ścianie znajdował się napis Welcome aboard i żaglówka nad łóżeczkiem.
Mężczyzna zeznał, że nie poszedł już do pokoju dziecinnego po zniknięciu Lacey, że nie chciał tam wchodzić, bo było to dla niego zbyt bolesne. Jednak kiedy policja przeszukała dom pary, dowiedziała się, że Scott wykorzystał pokój dziecinny jako miejsce do przechowywania swoich rzeczy. I jakby tego było mało, to zaczęły wychodzić wszystkie romanse pozamałżeńskie, które miał Scott. Jedna z rzekomych kochanek Scotta, kobieta, która przyjęła pseudonim Janet, powiedziała, że Scott powiedział jej, iż nie chce rodziny i miał tu na myśli, że nie chce dzieci, dlatego że będą przeszkodą, która utrudni jego dotychczasowy styl życia. Kobieta powiedziała także, że gdy się z nim rozstała, to mężczyzna się upił i postanowił wygadać w barze, a jego współlokatorzy, którzy wtedy z nim byli, powiedzieli, że mężczyzna miał problemy z wydajnością w sypialni, co rzekomo wynikało z jego zaniepokojenia rozmiarem jego penisa i martwieniem się tym, czy mógłby zadowolić kobietę. Do tego doszła cała historia o Amber Frey, którą poznał na wyjeździe służbowym, podczas którego reprezentował swoją firmę Trey Corp i powiedział kobiecie, że jest singlem, wdowcem i poszukuje kogoś. Kobieta została mu przedstawiona przez jego znajomego, a w trakcie tego spotkania mężczyzna żartował, że powinien umieścić na swojej plakietce napis Horny Bastard, aby pomóc sobie poznać kobiety. Dosłownie można by to przetłumaczyć jako napalony drań. Nie wiem, czy tym sposobem łatwiej poznać kobiety, ale przynajmniej można skierować uwagę na swoje potrzeby. Tak jak wam wspomniałam, romans rozkwitał, ale gdy kobieta dowiedziała się o zaginięciu Lacey i zrozumiała, że jest to połączone ze Scottem, który ją oszukiwał, zaczęła współpracować z policją i nagrywać ich rozmowy. Oficjalnie mężczyznę aresztowano 18 kwietnia 2003 roku, a trzy dni później został oskarżony o podwójne morderstwo, jednak nie przyznał się do winy. Mimo, że proces nie był transmitowany na żywo, informacjami z sali rozpraw żył cały kraj. Problemem było nawet znalezienie ławników, którzy co do zasady mają być bezstronni, ponieważ opinia publiczna już dawno wydała wyrok. Scott cały czas utrzymywał, że jest niewinny, a podczas pokazywania zdjęć ciał w znacznym stopniu rozkładu, które należały do jego żony i syna, nie okazywał żadnych emocji. Wszystko to spowodowało, że proces mężczyzny trzeba było przenieść do innego hrabstwa, tym razem do San Mateo, ponieważ tak wiele osób zdecydowało już o winie Petersona. Ostatecznie jego proces rozpoczął się 1 czerwca 2004 roku, a 12 listopada tego samego roku mężczyzna został skazany za zabójstwo pierwszego stopnia w odniesieniu do swojej żony i zabójstwo drugiego stopnia w odniesieniu do swojego syna. Sędzia wymierzył mu karę śmierci, a Scotta nazwał okrutnym, nieczułym i bezdusznym. W trakcie procesu obrońcy Scotta próbowali przyjąć zupełnie inną wersję wydarzeń. Argumentowali oni, że to kult satanistyczny zamordował Lacey. Teoria obrony opierała się na przekonaniu, że dziecko urodziło się żywe i dopiero później zostało zabite. Przedstawili także wycinek z raportu z sekcji zwłok, próbując przekonać przysięgłych jeszcze przed rozpoczęciem procesu, by wzbudzić wątpliwości co do winy Scotta. Próbowali także podważyć dowody przygotowane przez prokuraturę, bo według nich były to jedynie poszlaki i nie było żadnych dowodów, które ostatecznie wiązałyby mężczyznę z morderstwem. Wykorzystano jednak fakt, że policyjne psy, które zostały wykorzystane do wytropienia śladu Lacey, wskazały, że kobieta opuściła dom i skierowała się do samochodu, a nie poszła pieszo z psem, jak miało to być według zeznań mężczyzny. Psy wskazały także, że kobieta była na łodzi Scotta, ale dowody zostały uznane za niepewne, a zatem nie dopuszczono ich na rozprawie. Obrońca mężczyzny twierdził, że samo bycie oszustem nie czyni jeszcze ze Scotta mordercy. Uważał także, że policja specjalnie przeprowadziła takie dochodzenie, aby wszystkie dowody wskazywały na Scotta i od początku zakładano, że jest on jedyną możliwością
wyjaśnienia zagadki zabójstwa kobiety i jej dziecka. Dla bliskich Lacey dowody były jednak niepodważalne i cały czas uważali, że to on jest winny śmierci Lacey i jej nienarodzonego dziecka. Jednym ze świadków była także pani, która sprzątała u Petersonów i zeznała, że umyła podłogę kuchenną wodą i środkiem do czyszczenia na bazie oleju sosnowego. Miało to być wytłumaczeniem dla zeznań śledczych, którzy powiedzieli, że po wejściu do domu mężczyzny poczuli zapach wybielacza. Większość świadków zeznawała jednak na niekorzyść mężczyzny. Wszyscy stawali się podejrzliwi i zeznawali, że jak dla nich był niesamowicie spokojny, gdy kobieta zaginęła. Uważali, że to dziwne, że nie chciał rozmawiać z mediami, nagłaśniać tej sprawy, aby jak najszybciej odnaleźć swoją żonę i zamiast tego mówił na przykład swojemu bratu i ojczymowi, że nie chodzi o mnie, chodzi o znalezienie Lacey, dlatego ja się nie udzielam. Dodał jeszcze, że wkrótce urodzi się dziecko i że musimy sprowadzić ich do domu oraz że myśli, że to najlepszy sposób, aby to wszystko zrobić, aby po prostu ją odnaleźć. Mama Lacey, Sharon, wspomniała o stojaku, który Scott przypadkowo wyrzucił. Podczas gdy policja przeczesywała dom i podwórko w tych początkowych dniach zaginięcia kobiety. Było to dla niej podejrzane, że akurat tego dnia pozbywa się stojaka, a jeszcze bardziej zdziwiły ją jego słowa, gdy w tych początkowych dniach poszukiwań powiedział, że nie byłby zaskoczony, gdyby policja znalazła krew na jego ciężarówce, ponieważ często się kaleczył. Dziwna była także jego rozmowa z ojczymem, który powiedział do niego, że uważa, że jego wyprawa na ryby w Berkeley to podejrzana historia i czy on przypadkiem nie jest odpowiedzialny za zaginięcie Lacey, czy może ma jakąś dziewczynę, w domyśle kochankę, na co mężczyzna powiedział nie, odwrócił się i odszedł. Do tego Sharon, czyli matka Lacey, przypomniała sobie, jak kiedyś położyła dłoń na brzuchu kobiety, aby poczuć, jak dziecko kopie, a wtedy Lacey powiedziała jej, że Scott nie lubi tego robić, zwłaszcza gdy dziecko kopie i on nigdy nie chce dotknąć jej brzucha. Dla kobiety było to bardzo niepokojące, zwłaszcza, że był to też ostatni raz, kiedy widziała swoją córkę. Pomimo tych wszystkich zeznań, prawnik Scotta uważał, że mężczyzna jest niewinny i cały czas upierał się przy wersji, że Lacey została porwana. 19 grudnia 2003 roku matka Lacey, Sharon Rocca, pozwała Petersona o ponad 5 milionów dolarów za śmierć jej córki i nienarodzonego wnuka. Choć 12 listopada 2004 roku Peterson został uznany za winnego, to dopiero 16 marca 2005 roku ogłoszono, że będzie to właśnie kara śmierci. Najczęstszym wyrokiem w sprawach o zabójstwo pierwszego stopnia był wyrok 25 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego. Ale w tym przypadku ława przysięgłych stwierdziła, że szczególne okoliczności, jakie mają miejsce przy tej sprawie, sprawiają, że należy się najwyższa możliwa kara. Za morderstwo drugiego stopnia groziłoby mu 15 lat pozbawienia wolności. 21 października 2005 roku sędzia zarządza, że pieniądze z polisy ubezpieczeniowej na życie w wysokości 250 tysięcy dolarów, która została wykupiona dla Lacey, a wykupił ją Peterson, pójdzie do matki Lacey. Podjęcie decyzji przez ławę przysięgłych trwało 9 godzin. Tyle potrzebowali, aby ustalić odpowiedni wyrok. Mężczyzna, który zasiadał w ławie przysięgłych, powiedział w dniu wyroku, że Scott wszedł z wielkim uśmiechem na twarzy i cały czas się uśmiechał. Wyglądało, jakby to był jego kolejny dzień w raju. Oczywiście ludzie czasami się uśmiechają, gdy są zdenerwowani lub przestraszeni, ale naprawdę ciężko było zrozumieć, dlaczego w tak ważnym momencie i tak trudnym temacie, jaki był omawiany, jak na przykład zdjęcia ciała jego żony, właściwie nawet niekompletnego, u Scotta pojawiał się uśmiech. Obecnie mężczyzna przebywa w celi śmierci w San Quentin, niedaleko San Francisco.
cały czas utrzymuje, że jest niewinny. Dwukrotnie odwoływał się od wyroku i prosił o nowy proces, ale do tej pory nie zostało to uwzględnione. Jak się domyślacie lub nie, tuż po przybyciu do celi śmierci, Scott był bardzo rozchwytywany, jeżeli chodzi o kobiety, które chciały z nim być. Kobiety do niego dzwoniły, chciały zaproponować małżeństwo, otrzymywał masę listów, zyskał nawet przydomek Scotty Too Hotty, czyli Scotty zbyt gorący. Peterson zawsze był atrakcyjny dla płci przeciwnej, a teraz jeszcze dodatkowo doszła do tego taka adrenalina, bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, dlaczego te kobiety tak bardzo do niego lgnęły, pomimo tej okropnej zbrodni, za którą był skazany. Ostatnią apelację Scott wniósł w sierpniu 2017 roku, na co biuro prokuratora przedstawiło raport zawierający 150 stron z przytłaczającymi dowodami, według których mężczyzna zamordował 27-letnią żonę i dziecko w 2002 roku. Według prokuratury motywem zabójstwa własnej żony była jego żądza niezależności, przygód i pragnienie uwolnienia się od odpowiedzialności. Dodatkowo zostało to nasilone przez zbliżający się termin porodu i mężczyzna musiał jakoś się uwolnić z tego zobowiązania. Prokurator wskazał także na kupowanie łodzi przez mężczyznę zaledwie kilka tygodni przed zniknięciem Lacey, łowienie ryb z niewłaściwym sprzętem, wigilijny poranek jeszcze przy złej pogodzie oraz potajemne wycieczki do zatoki różnymi wynajętymi pojazdami tuż po zniknięciu Lacey. Do tego dochodziły kłamstwa wobec przyjaciół i rodziny w sprawie jego pobytu. Mimo tych wszystkich argumentów mężczyzna wierzył, że Sąd Najwyższy rozpatrzy jego apelację pozytywnie i w oczekiwaniu na jego odpowiedź szykował swoje własne argumenty. Mężczyzna nie został uniewinniony, jednak do dzisiaj są tacy, którzy bardziej zgadzają się z wersją wydarzeń obrony i uważają, że Scott Peterson jest niewinny i jest ofiarą tandetnej pracy policji i niesprawiedliwego procesu. Jednak jego los został odmieniony 13 marca 2019 roku, kiedy to zostało wydane moratorium. 13 marca 2019 roku gubernator Kalifornii Gavin Newsom wydał moratorium dla wszystkich 737 więźniów znajdujących się w celi śmierci w Kalifornii, w tym Petersona. Nakaz odracza wszystkie egzekucje na czas kadencji Newsoma jako gubernatora. Mimo że akurat Kalifornia nie wykonała egzekucji na więźniu od 2006 roku z powodu prawnych sporów w protokole egzekucyjnym stanu, to nakaz Newsoma oszczędza około 25 więźniów w celi śmierci, którzy wyczerpali swoje apelacje prawne i mogli przyspieszyć egzekucję po rozstrzygnięciu sporu prawnego. Z takich pozytywniejszych rzeczy to śmierć Lacey Conera Petersona doprowadziła do uchwalenia ustawy o nienarodzonych ofiarach przemocy, zwanej również jako prawo Lacey Conera. 1 kwietnia 2004 roku Sharon Rocca i jej mąż Ron Granski byli obecni w Białym Domu, kiedy to prezydent George W. Bush podpisał tę ustawę. Ustawa stanowi, że zgodnie z prawem federalnym każda osoba, która spowoduje śmierć lub obrażenia nienarodzonego dziecka podczas popełnienia przestępstwa na ciężarnej kobiecie, zostanie oskarżona o odrębne przestępstwo. Z kolei w 2006 roku Sharon, czyli matka Lacey, napisała biografię i wspomnienie o życiu i śmierci Lacey, a książkę zatytułowała For Lacey, A Mother's Story of Love, Loss and Justice, czyli dla Lacey, historia w oczach mamy, miłości, straty i sprawiedliwości. Wszystkie dochody ze sprzedaży tej książki kobieta przeznacza na finansowanie fundacji Search and Rescue Lacey and Connor, którą założyła. 29 stycznia 2006 roku książka została wymieniona na pierwszym miejscu listy bestsellerów w New York Timesie. W wywiadzie w grudniu w 2007 roku kobieta powiedziała, że gdyby Scott był jej synem,
to pewnie niezwykle trudno było sobie, by jej z tym poradzić, ale na szczęście on nie jest jej dzieckiem, a zamordował jej dziecko. I jeśli o nią chodzi, to jest tam, gdzie powinien być. Z kolei jego matka, Jackie Peterson, zmarła w październiku 2013 roku w wyniku walki z rakiem w wieku 70 lat. Jej mąż Lee zabrał ją ze szpitala, aby mogła przeżyć swoje ostatnie dni w domu. Do śmierci wierzyła w niewinność syna. Pół roku później zmarł ojczym Lacey, Ron Grunski, który zakończył swój żywot we śnie 8 kwietnia 2018 roku w wieku 71 lat po długim okresie niesprawności. Został pochowany obok Lacey i Connera. Jej ojciec, Dennis Rocha, zmarł 9 grudnia 2018 roku w wieku 72 lat. Matka Lacey wypowiedziała się w ten sposób. Tęsknię za wszystkim w Lacey. To całkowicie zmieniło moje życie. Nic już nie jest takie samo, jak było wcześniej. Mimo, że minęło prawie 5 lat, wypowiedź była w 2007 roku, nadal wydaje mi się, że to było wczoraj. Zmienia się, ale nie odchodzi. Wiele razy wydaje się, że minęły wieki, odkąd widziałam swoją córkę. Przechodzi następny dzień i czasami nawet myślę, że wow, dzisiaj w końcu nie płakałam. Ale to nie tak, że nie myślałam o niej, bo zawsze o niej myślę. Zawsze jest coś, co sprawia, że myślę o mojej córce Lacey. Choć sprawa wydarzyła się 18 lat temu, to nadal budzi sporo kontrowersji. Jedną z osób, która zainteresowała się tą sprawą, była Aphrodite Jones, którą możecie kojarzyć z kanału ID, gdzie ma swój program i poszukuje na własną rękę prawdy oraz przedstawia swoje teorie. Postanowiła także zająć się sprawą Petersonów. Jej zdaniem Scott jest winny, a zrobił to, bo chciał uciec od małżeństwa i od ojcostwa. Dziennikarka przedstawiła teorię, że jej zdaniem Peterson jest i zawsze będzie klasycznym przykładem socjopaty. Był uważany za takiego złotego chłopca w swojej rodzinie, który w oczach rodziców nie mógł zrobić nic złego. Od urodzenia był wywyższany i rozpieszczany, ale po drodze, gdy miało się pojawić dziecko i cała uwaga przestała się koncentrować na nim, nie mógł sobie z tym poradzić. Nadmierna uwaga w połączeniu z narcystycznymi i socjopatycznymi cechami Scotta spowodowała, że tykająca bomba zegarowa wybuchła. Właśnie wtedy, gdy zobaczył, że nie będzie już priorytetem, gdy zbliżał się termin porodu. Zdaniem Jones, Scott grał swoją rolę tak dobrze, że oszukiwał wszystkich wokół siebie, nawet swoją żonę. Nie mógł znieść odwrócenia od siebie uwagi. I tu nie chodziło o Lacey. Chodziło o pozbycie się dziecka. I choć opinia publiczna w większości wyrobiła sobie zdanie, że Scott jest winien, to cały czas pojawiają się głosy, że w więzieniu siedzi niewinny człowiek. Dlatego postanowiłam zrobić małe poszukiwania i znalazłam teorie, które mogłyby wyjaśniać, jeśli nie on, to kto. Pierwsza teoria, jaką znalazłam, to to, że ktoś uprowadził Lacey podczas spaceru z psem, a następnie wrobił jej męża w zabójstwo. Miałoby za tym przemawiać to, że pomimo iż policja obstawiała, że Scott był ostatnią osobą, która widziała żywą Lacey, to jednak pojawili się inni świadkowie, którzy widzieli kobietę wyprowadzającą psa w dniu jej zaginięcia. Do tego mężczyzna znalazł psa na swoim podwórku ze smyczą, wciąż przymocowaną do obroży. Prawnicy Scotta uważali, że porywacze dowiedzieli się od Lacey, gdzie jest jej mąż i postanowili wyrobić jej męża w jej zaginięcie, przez co porzucili jej ciało dokładnie tam, gdzie miał być jej mąż. Teoria ta nie przedstawia jednak konkretnych osób, które miałyby zaszkodzić Petersonowi, ani motywów, dlaczego to właśnie Lacey miałaby być porwana. Druga teoria, jaką znalazłam, to to, że kobieta została porwana i zabita, bo interweniowała podczas włamania, które miało miejsce po drugiej stronie ulicy. Sąsiadka, która mieszkała po drugiej stronie ulicy od Petersonów,
zeznała podczas procesu Scotta, że jej dom został okradziony w tym samym czasie, gdy Lacey zaginęła. Miało to miejsce prawdopodobnie między rankiem 24 grudnia a popołudniem 26 grudnia, kiedy to kobieta była poza miastem. Z jej domu skradziono 75 sztuk biżuterii i 2 pistolety. Jednak tę teorię obalono w 2003 roku, kiedy to policja aresztowała 2 mężczyzn za to włamanie i nie znaleziono żadnego związku z Lacey, o którym byśmy wiedzieli. Teoria numer 3 to to, że ktoś, kogo znała, planował jej morderstwo i wrobienie w to Scotta, ponieważ chciał drogiej biżuterii, jaką odziedziczyła po babci. Według ciotki Lacey odziedziczyła biżuterię, która była warta ponad 100 tysięcy dolarów na miesiąc przed zniknięciem. 2 jubilerów potwierdziło, że oceniali wartość biżuterii dla Lacey i Scotta. Gdy para dowiedziała się o wartości tej biżuterii, to byli bardzo zadowoleni i zdecydowali się zastawić trochę biżuterii, ale tej tańszej, za kilkaset dolarów. Później urzędnicy przyznali, że biżuteria skradziona u sąsiadki, o której wcześniej wam mówiłam, była bardzo podobna do tej, którą posiadała Lacey. Ciotka Lacey zrobiła inwentaryzację tej biżuterii po zniknięciu Lacey i zauważyła, że brakuje zegarka i pary diamentowych kolczyków. Podczas procesu adwokat Scotta pokazał pokwitowanie z lombardu, które pokazywało, że ktoś sprzedał zegarek identyczny z tym, którego, jak twierdziła ciotka, nie było w domu Petersonów. Nie powiedział, czyje nazwisko widnieje na paragonie, ale wskazał, że nie należy do Scotta. Nigdy nie ujawniono, kim ta osoba była. Teoria numer 4 to to, że kobieta została porwana i zabita przez satanistyczny kult, który chciał jej dziecka. Na początku śledztwa w sprawie zniknięcia Lacey policja otrzymała anonimową wskazówkę, że kobieta mogła zostać porwana przez kult satanistyczny. Jako miejsce urzędowania tego kultu został wskazany sklep z meblami, a gdy policja skontaktowała się z właścicielem tego sklepu, mężczyzna kategorycznie zaprzeczył, że nigdy nie słyszał o żadnym kulcie i nie ma żadnego związku z takimi praktykami. Była to teoria, której najmocniej trzymali się prawnicy Scotta. Choć nie mieli oni żadnych dowodów na tę teorię, to jednak uważali, że Lacey została uprowadzona przez właśnie taki kult oraz że pracują nad tropem, który prawdopodobnie sugeruje, iż Lacey została uprowadzona w brązowej furgonetce. Oprócz tego w wywiadzie prawnik Scotta zasugerował, że może istnieć związek między zaginięciem Lacey a nierozwiązaną sprawą innej kobiety w ciąży, Evelyn Hernandez, która zaginęła 1 maja 2002 roku w San Francisco. Wspomniał on także o zabójstwach z 1990 roku, które były przeprowadzone przez Zakon Lwa, czyli satanistyczny kult odpowiedzialny za śmierć 4 osób. 3 członkowie tego kultu obecnie są w celi śmierci, a 2 inni zostali skazani na dożywocie. Policja uważała, że w kulcie uczestniczyło od 20 do 30 członków. Z kolei w dziennikach znalezionych podczas dochodzenia w 1990 roku członkowie napisali, że poświęcenie noworodka było najczystszą rzeczą, jaką mogli zrobić. To właśnie na ten trop powołała się obrona, gdy sekcja zwłok wykazała, że dziecko Lacey miało małe nacięcie oraz że dowody nie mówią jednoznacznie, czy urodził się żywy, czy martwy. To by były wszystkie teorie, które znalazłam i które mogłyby ewentualnie wyjaśnić, kto byłby za to odpowiedzialny, gdyby to nie był Scott. Jeśli chodzi o moje zdanie, to wydaje mi się, że jednak Scott może być za to odpowiedzialny, o czym świadczy cała ta jego reakcja. Wiadomo, że każdy przeżywa żałoby po swojemu, ale jednak tych tropów, tych poszlak było tak wiele i w tak zbliżonym czasie do zaginięcia, a następnie śmierci Lacey, że mam wrażenie, iż proces został przeprowadzony odpowiednio. Jestem jednak ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie. Czy któraś z tych teorii bardziej do was przemawia,
czy może jednak to Scott jest winny. Dziękuję Wam także za wszystkie komentarze, słowa wsparcia i wsparcie na Patronite oraz YouTube. Mój głos niestety dalej nie wrócił do normalności, ale mam nadzieję, że jakoś w miarę dało się mnie wysłuchać. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do następnej sprawy, do usłyszenia. Ja i wszystkiego najlepszego w 2020 roku.